Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk. Witam Państwa w kalejdoskopie historycznym. Rozmawiamy, kontynuujemy właściwie opowieść o. Polskim państwie podziemnym, które zaczęło się tworzyć, jeszcze gdy nie umilkły wystrzały na polach bitew. Moim i państwa gościem jest Michał Gruszczyński z Muzeum. Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na Warszawskim Mokotowie. Witam cię, Michale, bardzo serdecznie. W poprzedniej audycji, w jednej z poprzednich audycji, wspominaliśmy ogólnie o tej sytuacji Polski, polskiego społeczeństwa w 1939 roku. Jesień jest generalnie, choć piękną, no to trochę smutną porą roku w Polsce. Tamta jesień 1939 roku była smutna wyjątkowo. W Twojej opowieści kilkakrotnie pojawiał się wątek ruchu narodowego, stronnictwa narodowego, które również włączyło się bardzo mocno w tą pracę konspiracyjną, cywilną, także zbrojną. Powiedzmy dwa słowa o sytuacji w ogóle tej. Opcji politycznej, tego ruchu politycznego tuż przed 1939 rokiem, żebyśmy no, wiedzieli o czym mówimy, tak naprawdę. Krótko. Największe ugrupowanie opozycyjne wobec rządów Sanacji, które nie zostały przyjęte w sposób re republikański, bo Obóz Narodowy, szeroko pojęty, był stronnictwem republikańskim. Upierał się, że Polska powinna być państwem demokratycznym, ale nie w tym pojęciu, tak jak dzisiaj mówią, tak zwany mainstream, tylko po prostu republikański. Natomiast Yy, jeszcze mieli jedną zasadę. W polityce polityka powinna być tak prowadzona, że ludzie nie mają się domyśleć, co chce wódz powiedzieć, tylko mają mieć świadomość, po co to robią, i to będzie potem kontynuowane w czasie już okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej. Yy, wielu, wiele osób, my sobie nawet nie zdajemy dzisiaj sprawy, wielu pisarzy, że wymienię dwóch, dwóch słynnych: Władysław Reymont czy Kornel Makuszyński. Byli zwolennikami ruchu narodowego. Hmm. Raymond w ogóle był, można powiedzieć, osobistym przyjacielem Romana Dmowskiego. Oni się bardzo hmm. przyjaźnili. I taki... pismo prosto z mostu, będące swoistą konkurencją lewicowo-liberalnych wiadomości literackich, było pismem na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o kwestie artystyczne, intelektualne, i to burzy trochę ten obraz, który. Teraz jest nam wtłaczany przez media lewicowo-liberalne na temat przedwojennej endecji jako ugrupowania prostych, prymitywnych pałkarzy. Zresztą to, to, co powiedział kiedyś szanowny pan redaktor Rafał Ziemkiewicz, w Polsce wiedza o ruchu narodowym, o obozie narodowym nie jest w zaniku, hmm. ona jest ujemna. My Mamy żyjemy... fałszywy obraz. Fałszywy, tak. My ciągle nas, nasiąkamy najpierw tą czarną legendą hmm. szeroko pojętej endecji w wykonaniu sanatorów, a potem już po I Na to 1947, się nałożyła jeszcze o, dodatkowo czarna legenda, legenda komunistyczna. komunistyczna. I tak mm -hmm. naprawdę mamy coś takiego, że ludzie po prostu uwierzyli w to. A jak wyglądała kwestia, bo mówisz tutaj o bardzo szerokiej bazie społecznej, różne środowiska, które wspierały w ten czy inny sposób ruch narodowy. A jak to wyglądało, jeśli chodzi o stronę Polityczną, to znaczy, jakie były y, oficjalne struktury polityczne. Stronnictwo narodowe, prawda? Tak, największa organizacja, ale pamiętajmy, że w wyniku wydarzeń politycznych wcześniej, już w latach, na przełomie lat 20 i 30, zaczyna być niezadowolenie, bo bojówki sanacyjne często biją młodzież endecką. Yy, ona mówi: musimy coś zrobić. Nie czekajmy, tak nie można, bo to jest przeciwko. Yy, istniejącemu porządkowi. Dochodzi w fednecie do takiego zniecierpliwienia, że w, 1930, w 1934 roku powstaje obóz narodowo-radykalny, słynny ONR, który tak naprawdę nie jest liczny. On liczył od 3,5 do 4 tysięcy osób. To jest swego rodzaju organizacja elitarna. Tam nie można było przyjść tak z ulicy. Mhm. Trzeba było być przyjętym, trzeba było sprawdzić. I głównie jest to środowisko akademickie. Warszawa, Wilno, może Poznań. Ale w pewnym momencie mamy jeszcze bardziej idących, i to jest już fa całkowita fascynacja faszyzmem, nie nazizmem, faszyzmem, czyli Włochy, ustrojem ta. włoskim. Yy, ruch narodowo radykalny, czyli słynna falanga. No, wystarczy podać raporty mm. policyjne, jak to często mm. e, falangiści z ONR-owcami się biją, falangiści z komunistami, z socjalistami. Tu, ale tu mówimy tak naprawdę o pewnych już obrzeżach tak, ruchu obrzeż narodowego. Ale mamy stronnictwo narodowe, mm -hmm. jest to najliczniejszy ruch, po prostu, który mimo wszystko w 1939 roku stara się trochę wyłagodzić, przestać być tak agresywnym, bo zdają sobie sprawę ze zbliżającej się wojny. Wojna wybucha, następuje ta klęska. 30. Ale chcę jeszcze tak. jedno powiedzieć. Pierwsze, w, na sam początku września, kiedy do tego obozu tego Ozonu przychodzą zarówno ludowcy, jak i narodowcy, i mówią, słuchajcie, wybuchła wojna. Stwórzmy rząd jedności narodowej. Jedności narodowej i zapomnijmy o tym, co było mhm. wcześniej. Redak yy, reakcja Pułkownika Wędy, które inaczej go nazywali ze względu na pewne zbieżność nazwisk, powiedział, myśmy zaczęli tą wojnę i my, się, i my z nikim nie będziemy się dzielić owocami zwycięstwa. To też pokazuje pewne te zachowanie. W związku z tym, jeśli we wrześniu nie było chęci współpracy... To, no to nie było jej w październiku. Nie było jej dalej. I później. Wspomniany przez Ciebie redaktor Rafał Ziemkiewicz, polski publicysta, który dość mocno przyłożył się do spopularyzowania tej prawdziwej wiedzy na temat obozu narodowego w Polsce, mówi coś takiego, że często powtarza tę tezę, że narodowcy polscy. Endecja polska była y, najbardziej tępionym o, obozem ze wszystkich, jakie w Polsce były, dlatego, że byli tępieni równo przez Niemców i y, Sowietów. Zgadza się. Pamiętajmy, że między innymi pierwszymi więźniami Auschwitz, czy obozów koncentracyjnych, w większości poza oficerami czy studentami, są działacze narodowi. Mhm. I to są, od, można powiedzieć, od y, tych dołów. Poprzez góry. Mhm. Popatrzmy na straty obozu narodowego. To są i zarówno prezesi czy góra stronnictwa narodowego, jak i prości ludzie. To są dziennikarze, ale to są też działacze, którzy działali w środowiskach robotniczych, studenckich, uczniowskich czy gimnazjalnych. Mhm. I to jest tak, i w związku z tym, kiedy powstają te stronnictwa, mamy propagandę. O nich starają się w prasie tłumaczyć, dlaczego my prowadzimy dalej tę wojnę i po co mamy tłumaczyć. Wyprzedzając teraz pewną rzecz. 29 sierpnia 1940 roku, kiedy pada Francja, świat jest w szoku. No, największa armia świata, no może Europy, padła, została rozbita przez Niemców. Kiedy niemieckie samoloty na, niemie na sowieckiej ropie pojawiają się nad Londynem, w prasie konspiracyjnej pojawia się artykuł Lecha Neymana, oczywiście napisany zupełnie inaczej. To jest działacz narodowy z Wielkopolski. Niemcy i tak przegrają tą wojnę a my musimy odzyskać stare polskie ziemie leżące na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej razem z Prusami Wschodnimi. I w pewnym momencie to jest tak atrakcyjny program, bo to jest uzasadnienie gospodarcze, polityczne, militarne, historyczne i to jest, co jest ważne, finansowane własnymi środkami. To jest ze składek społeczeństwa, sprzedawanie cegiełek. Zatrzymajmy się na moment na, na tej tezie i umieśćmy ją we właściwym kontekście. Tak jak powiedziałeś, 40 rok, Francja została pokonana, Wehrmacht triumfuje, wchodzi do Paryża, niebronionego Paryża. Wielka Brytania, niezatapialny lotniskowiec, ale jest w potężnych opałach, broni się, w zasadzie osamotniona. I w tym momencie ktoś w Polsce mówi, że Niemcy przegrają tę wojnę, a my odzyskamy ziemie piastowskie aż do Odry, no to może się wydawać potężną fantazją. Tak, ale jest to uzasadnione, że gospodarczo Niemcy nie dadzą rady. Co się zresztą okazało prawdą po kilku latach. To jest właśnie ciekawa rzecz. To nie jest takie, że nasza sprawa jest słuszna, Bóg honor i ojczyzna. Nie. Wygramy, bo Bóg jest za nami. Tak. To nie to, tak jak prawda inna strona coś miała na klamrach napisane. Nie, tylko właśnie coś, co jest charakterystyką endecji. Realizm. Realizm i Równo mamy wypunktowane, bo będzie tak, tak i tak. Tym zyskamy to, tym zyskamy to, tym zyskamy to. Mhm. I pojawiają się po prostu te życie popularne. Coś, co jest normalne na przystankach autobusowych czy tramwajowych. Wlepki charakterystyczne, że my i tak wrócimy na Pomorze. Yy, mapa. Co mamy? Stworzy, pojawia się pierwsze próby stworzenia tak zwanego powrotu do Trójmorza. Ktoś może się śmiać, a trój Trójmorze, Trójmorze nigdy nie byliśmy. Bzdura, szanowni państwo. Fenęcie za Jagielonów mamy. Jagiellonowie przecież są władcami Polski, Litwy, Węgier, Czech i mamy ten układ ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. I tu jest chęć też powrotu, stworzenia takiej konfederacji. Fenęcie, już legenda, to jest już w takich miarach od Grecji aż po Finlandię. To w 1942 będzie chciał też kontynuować to generał Sikorski. Właśnie konfederacja narodów, konfederacja, nie Unia, która... Rozgraniczy Niemcy i Sowiety. Sowiety czy też Rosję? Będziemy za chwilę mm -hmm. kontynuować tą naszą rozmowę. Kaleidoskop historyczny. W kalejdoskopie historycznym rozmawiamy dzisiaj o tym, jak rodziło się Państwo Podziemne. Skupiamy się na tym nurcie, ważnym nurcie w polskiej polityce, jakim był ruch narodowo-demokratyczny, czy szerzej ruch narodowy. Wcześniej, Michale, wspominałeś o, no zdawać by się mogło, zupełnie fantastycznych, jak nieszalonych tezach głoszonych przez właśnie przedstawicieli Endecji w, w konspiracji o tym, jak Niemcy przegrają na pewno wojnę, jak Polska musi odzyskać ziemię zachodnie. No, ale da... Przepraszam, w latach 90. XIX wieku, kiedy Dmowski powiedział, naszym celem jest odzyskanie mm -hmm. niepodległości, też się patrzono na niego jak na wariata. A co stworzył? Mm -hmm. No i mamy właśnie, 1939 rok, po, później jest 40., wiosna 40., kiedy jeszcze potężniejsze poczucie klęski może być w Polakach i było, tak? Nasz sojusznik Francja pokonany. Endecja od samego początku łączy się w, to, w te struktury państwa i podziemnego tu w kraju i państwa, nazwijmy, na uchodźstwie, czyli początkowo we Francji, później w Londynie. Jak to wygląda? Tak, mamy tak, w Londynie, czyli na emigracji, mamy tak zwaną wielką czwórkę, jak to mówiono, czyli prócz Stronnictwa Narodowego mamy Polską Partię Socjalistyczną, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Pracy, Stronnict które tworzą taką jakby podstawę Parlamentu Polskiego. Tu, w okupowanej Polsce... Przedstawicielem premiera jest delegat rządu na kraj, każde ministerstwo ma swój departament i z czego jest utrzymywane, bo to jest bardzo ważne, my nigdy nie bierzemy pod uwagę ekonomii, co jest uważam, wielką naszą wadą, z czego jest utrzymywane to państwo? Z budżetu państwa, z tego złota, które zostało wywiezione przez, przez Rumunię, do Francji, potem do Wielkiej Brytanii, ale także z cegiełek które często społeczeństwo też daje własne pieniądze na utrzymanie wojska. Pamiętajmy, że ludzie też, żeby walczyć, zarówno w strukturach, nazwijmy to, późniejszej armii krajowej, jak i narodowej, często kupują broń. Po wrześniu 1939 roku broń była zbierana na pobojowiskach, amunicja, granaty i magazynowana w kościołach, w klasztorach, ale... Znów zapomniany epizod w naszej historii. Pod Warszawą w domu opieki yy, Kościoła Ewangelickiego także zbierano i murowano taką broń. To jest szeroki ruch zarówno katolików, ewangelików, prawosławnych, który się łączy w, yy, po prostu w odzyskanie suwerenności. Mm -hmm. I mówiliśmy, że sanacja z Endecją się nie lubiła. Nie lubiła, ale doło organizacji współpracują, zwłaszcza wywiad. Często jest właśnie przekazywanie meldunków które przekazują potem kurierzy, stąd rząd polski jest na bieżąco informowany. Co się dzieje w Polsce? W części sowieckiej, w części niemieckiej, w części litewskiej też o terrorze się wspomina. Mało kto pamięta, że tak naprawdę Litwini współpracowali z Niemcami, później zwłaszcza po 1941 roku. Sałguma była niemal filią Gestapo. Informuje się o terrorze białoruskim, ukraińskim. O czym też dzisiaj czym Też po 1941 roku, tak. Tak, kiedy tam... Więc to jest informowane. Mamy mm -hmm. rozbudowaną propagandę. Wspólne akcje zbrojne też później będą mieli. Od 1942 roku właśnie. Co jest przyczyną powstania oporu zbrojnego? Walki zbrojnej. Przede wszystkim walka z terrorem. I jeszcze jedno. W 1941 roku Niemcy atakują swojego sojusznika, dotychczasowego sojusznika. Związek Sowiecki. W Polsce... Na przełomie 1941-1942 roku uruchamia się podziemie komunistyczne, które nagle ubiera się w patriotyczne piórka, tylko co się okazało? Zarówno Armia Krajowa, znaczy wtedy Związek Walki Zbrojnej, jak i podziemie narodowe zagospodarowało ludność. Oni kierują się jedną zasadą – re, rewolucji. Czyli mamy atakowanie Niemców, rabowanie ludności. Hmm. Niemcy bardzo często w odwecie za strzelanie na chybił trafił. Wrzucanie trafił... bomb na chybił trafił do lokali. Do lokali? Mamy egzekucję, ale to samo spotyka polskie wsie. W tym momencie hmm. no, trzeba wsi polskich też bronić. Stąd mamy. Kiedy podziemie. Zatrzymałbym polskie bronić. się w tej opowieści na chwilę, bo wybiegliśmy mocno do przodu, do 1942 roku. Najpierw kreśliliśmy taki obraz otrząsania się społeczeństwa polskiego z poczucia szoku po klęsce 1939 roku, tego jak organizacje najpierw rozproszone zaczynają się łączyć, jak stronnictwo narodowe, działacze narodowi szerzej, ci, którzy uniknęli uwięzienia, śmierci, włączają się w te działania. Natomiast istnieje też taka. Mniej chwalebna strona okupacji niemieckiej, czyli ludzie, którzy idą na współpracę, Polacy, którzy idą na współpracę z okupantem. Oczywiście dużo. Niemcy nigdy nie stworzyli chyba dlatego, że nie mieli takiego planu, żadnego marionetkowego rządu. Natomiast mają swoje struktury. Tutaj bardzo takim przykrym epizodem dla mnie jako dziennikarza jest to, że jest. Udaje się Niemcom zorganizować niemało ludzi do y, chociażby prasy polskojęzycznej. Nowy Kurier Warszawski jest takim symbolem no, tej jaki prasy. jaki był skrót, to lepiej nie mówić. Tak, na... natomiast to nie jest jedyny przykład. Tak, i to jest w tym momencie powstaje z propaganda, ale powstają próba powstawania przecież e, teatrów. Mhm. Ogłupiania. no nawet mamy ten słynny film Heimker, czy jak on nam się nam nazywał, który pokazuje właśnie los tej ciemiężonej ludności niemieckiej przez Polaków. Ale z drugiej strony właśnie mamy też ruch, który pokazuje i mamy karę po prostu, czy nawet nie mówię, że rozstrzeliwania takich ludzi, bo to byłoby zbyt ostre, ale mamy kary finansowe. Yy, Kobietom golenie głów, czyli takie kary wychowawcze, czy karę chłosty, czyli po prostu wchodzono do domu i zwykłym gumą, dawno jak to mówiono, gumą bananem, czyli pałką policyjną, no wymierzano na przykład trzy, 30 plak, karabanicji, że pluto za takimi ludźmi, czy wytykano ich na ulicy. Ale pamiętajmy, to było zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie granicy. Zrobili to zarówno Niemcy i też nie możemy zapomnieć, że we Lwowie no, też powstał czerwony sztandar. Tak, i tam cały ten właśnie Lwów stał się takim symbolem kolaboracji znacznej części polskiej inteligencji. Z... No między innymi Bojżeleński słynny. Cała grupa profesorów lewicowo-liberalnych, która no, przyjęła Związek Radziecki jako państwo, w którym można się w pewien sposób ugościć. Droga do... Takich wyborów była zamknięta z zasady dla działaczy narodowych. Tak? Tutaj nie, nie była możliwa żadna forma współpracy, czy to z Niemcami, czy to z Sowietami. I tak jak żeśmy już sobie wspominali, narodowa demokracja była tępiona przez obu naszych okupantów za wzięcie. Tak, pamiętajmy, że od początku już Dłowski za głównego wroga Polski uważał Niemcy. Mówił, owszem, Rosja jest naszym wrogiem historycznym, bo miano w pamięci... Wiadomo, represje po powstaniu listopadowym, styczniowym, brutalną rusyfikację, ale tak naprawdę Dmowski uważał, że Polacy Rosjanami gardzili, uważali ich za półdzikich Azjatów, niecywilizowanych, natomiast. Rosjanie nigdy, znaczy Polacy nigdy nie staną się Rosjanami tak. w tej wizji. W tej wizji, natomiast zawsze się dziwił, dlaczego Polacy mają jakiś kompleks wobec Niemców. Że jak się ktoś staje Rosjaninem, to jest hańba, natomiast Niemcem u awans. I tak uważam, naprawdę głównym wrogiem Polski są Niemcy. Zresztą przykładem była polityka najpierw premiera Prusa, a potem kanclerza Niemiec, Ottona von Bismarck. Yy, niszczenie polskiego szkolnictwa, walka z katolicyzmem, który właśnie był symbolem, stąd właśnie wtedy się być może narodziło ten takie krótkie określenie Polak-katolik. A pamiętajmy, że przecież wielu ewangel ewangelików czy prawosławnych było także Wielkimi patriotami polskimi. Mhm. Wracajmy do 1939-1940 roku. Tworzą się struktury polskiego państwa podziemnego. W te struktury od razu włącza się też nurt narodowy. I tych struktur, jak żeśmy sobie wspominali na początku, jest całkiem sporo. Nie ma jednej organizacji ani zbrojnej, ani konspiracyjnej, narodowej. Nie ma. One się dopiero potem zaczynają. Mhm. No... Mniejsze przyłączają się do większych, te z kolei do większego i tak naprawdę w 1941 42 mamy silne takie, już mamy zjednoczone podziemie. To, jest, to trwało bardzo długo. Pamiętajmy, że to nie jest tak, że można było... Ogłosić jawne jakieś spotkanie, jakiekolwiek. Terror, okupacja niemiecka, to kiedyś pan Juliusz Kulesza w swojej książce Zakazane Gole. Też ciekawa rzecz, o tajnych rozgrywkach piłki nożnej w Warszawie, za okupacji niemieckiej, powiedział krótko, okupację niemiecką można określić krótko. Dwoma słowami: terror i zakaz. I tak to wyglądało. Nie można było nic robić. I tu mamy. Podobną sytuację jak po wspomnianym już powstaniu styczniowym. Budujemy wszystko od początku. Praca organiczna, praca od podstaw. Musi, czyli mamy tajne szkolnictwo, bo tak naprawdę szkolnictwo podstawowe, jeszcze te y, nauka czytania, pisania, mhm. y, podstawy arytmetyki w zakresie do stu, to jeszcze jest dopuszczalne. Polak ma być po prostu robolem. Sprawnym niewolnikiem. Tak? Dobrze wykonywać, nieskomplikowaną pracę. Będziemy za chwilę kontynuować naszą rozmowę. Kalejdoskop historyczny. W ostatniej już dziś części kalejdoskopu historycznego rozmawiamy o tworzeniu się państwa podziemnego od jesieni 1939 roku. Michał Gruszczyński dzieli się swoją wiedzą. Wspominaliśmy wcześniej o tym, jak różne organizacje w trudnych warunkach, w warunkach konspiracji, kryjąc się tak naprawdę przed Gestapo i przed szpiclami, donosicielami polskimi, bo też trzeba o tym pamiętać. Gesta pokorzystało z sieci donosicieli bardzo dużej. Jak te organizacje zaczynały się łączyć, scalać? Jak to wyglądało od strony organizacji już stricte militarnych, nastawionych w bliższej lub dalszej przyszłości na walkę zbrojną? Jakie były narodowe organizacje y, militarne? To wspomniane już z 13 na 14 października 1939 roku Stronnictwo Narodowe tworzy swoją organizację wojskową, które później przyjmie nazwę Narodowa Organizacja Wojskowa. Dzień później Obóz Narodowo-Radykalny, nazwie się Grupą Szańca, bo tak będzie się nazywać ich pismo, stworzy Związek Jaszczurczy i... Też właśnie wstępne organizacje, potem także walka zbrojna i to mamy te najsłynniejsze, ale pamiętajmy, mamy jeszcze tajną armię polską, w której był m.in. wspomniany już rotmistrz Witold Pilecki, czy późniejszy dowódca Narodowych Sił Zbrojnych Tadeusz Kursjusz. Mamy organizację Wilki, której szefem wywiadu był człowiek o pseudonimie Prawdzic, a wcześniej olimpijczyk polski Janusz Kusociński. I, tych jed... I takich mamy bardzo dużo. One się, tak jak wspomniałem, one się będą łączyć potem większe. Część będzie szła na współpracę, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, związku walki zbrojnej, inni mówią, nie, my będziemy szli do narodowców. Tu często było tak w konspiracji, musimy pamiętać, często się szło za dowódcą człowiekiem, który był dobrym organizatorem, który dbał o swoich podwładnych, a nie z jakąś sympatią polityczną. Bo bardzo często ci ludzie, którzy byli w dwóch różnych organizacjach, znali się na przykład z jednej, z jednej kamienicy. I też jest paradoks, bo niektórzy często się w pamiętnikach spotykało, że chyba połowa Warszawy wiedziała, gdzie kto jest, a jednocześnie Niemcy się bali tych organizacji. I w 1939 roku mamy Powstanie Związku Walki Zbrojnej, służba zwycięstwu Polski przekształca się w Związek Walki Zbrojnej, znaczy przemianowuje się tak naprawdę, żeby potem 14 lutego 1942 roku przyjąć tam ostateczną nazwę Armii Krajowej. Natomiast yy, jeśli chodzi o podziemie narodowe, tu mamy starcie takich starych, czyli reprezentujących stronictwo narodowe, czyli Narodową Organizację Wojskową, i młodych, yy, ambitnych, działających sprawnie i prężnie ludzi ze Związku Jaszczurczego, czyli z obozu narodowo-radykalnego. I oni jesienią, dokładnie 20 września 1942 roku, powołują drugą co do wielkości i ważności organizację konspiracyjną Narodowe Siły Zbrojne. I tak naprawdę te dwie organizacje one stanowią podstawę polskiego państwa podziemnego. Ciekawostką było to, bo niektórzy zarzucają narodowcom, że nie uznawali Rządu polskiego. Bzdura uznawali. Oni uważali, że owszem, ZWZ może być, ale trochę na zasadzie primus inter pares, czyli pierwszy pośród równych, ale wszyscy mają mieć takie same prawo. Mamy to, co wspominałem wcześniej. Ludzie, którzy spowodowali klęskę wrześniową, nie powinni dalej. No tak, ale rząd polski w Londynie, rząd Rzeczpospolitej w Londynie, no to nie jest rząd nazwijmy sanacyjny. Tam w skład tego rządu wchodzi, czy podstawę polityczną, bazę polityczną tworzy m.in. stronnictwo narodowe. No tak, tak? Ale, ale tam był Londyn, tu była Warszawa, a po, po wspomnianej przez Ciebie klęsce Francji. En, nie, przepraszam, senatorzy nagle podnieśli głowę. Zobaczcie, co się z Francją stało, a wy macie do nas pretensje. I oni zaczynają prężnie działać. Tu w kraju. Tak, tu w kraju. Te zaczynają innych przyciągać. Oczywiście powstaje znów, z jednej strony, mit Piłsudzkiego odraza się, który, no wiemy krótko, miały dosyć dosadne określenie, ale w czasie takiego załamania się, w czasie terroru niemieckiego, jeśli ktoś powiedział, przepraszam bardzo, państwo, a my was mamy. No, to tak się prężnie czuł. Tu, z drugiej strony, mamy narodowców, którzy mówią: Słuchajcie, musimy budować wszystko od podstaw. Musimy zbudować silną armię, wyposażoną, wyszkoloną. Musimy czekać na odpowiednią chwilę. A z drugiej strony, terror jest, mamy czekać. I tu mamy wszystko takie, gdzie się kotłuje. Zresztą ten spór, te dwa wilki u duszy polskiej, fenomenalnie opisał Jacek Inglot w książce Długi Dzień w Tokio. To jest rozmowa nie zapisana, nigdzie Dmowski-Piłsudski, więc jeśli państwo jeszcze tego nie widzieli, można to na YouTubie obejrzeć, albo nie czytali, proszę się pochylić nad tą lekturą, to jest fenomenalna analiza mm. polskiej duszy. Mm -hmm. Jak to jest, wybiegamy tu już... O parę lat wprzód od 1939 roku, jak to jest, że ostatecznie część narodowców zbrojnych wchodzi w skład Armii Krajowej, zachowując jakby swoją tożsamość, a część działa do końca wojny poza strukturami armii Więc krajowej. To było niedokładnie tak. 7 marca 1942 roku wchodzą całe narodowe siły zbrojne w strukturę Armii Krajowej. Bo pamiętajmy, że. Rok wcześniej na wiosnę 1943 roku związek Jaszczurczy na przykład powiedział, że całkowicie wszedł już w strukturę nsz u i NSZ 7 marca 44 roku wchodzi w skład Armii Krajowej. Ale co się dzieje? Wielu oficerów sanacyjnych, które była niechętnie narodowcom i od początku dawali to do zrozumienia, na przykład złamali postanowienia umowy scaleniowej. Na przykład wielu oddziałów, wiele oddziałów zostało pozbawionych dowódców, chociaż było napisane, że nie będzie zmiany. Wchodzą ludzie, którzy są tym chłopakom czy dziewczynom nieznani. I mam zaraz, no ale to nie jest człowiek. Yy, wiele osób zostaje pozbawionych awansu. Przesuwanych ich gdzie indziej. W konspiracji, jeśli my działamy na danym terenie, to ten teren jest nasz. No wyobraź sobie, Marcinie, że jesteśmy z Warszawy, wysłani gdzieś na jaką wieś. Nie znamy ani mentalności wiejskiej, ani tego terenu, a przypuśćmy kogoś ze wsi do Warszawy, który nie zna tu nikogo. I Ci ludzie mówią w pewnym momencie dziękujemy, to nie o taką współpracę nam chodziło. Dochodzi jeszcze w pewnym momencie do y, jakichś osobistych porachunków i jest ataku na, ataków na dowódcę Narodowych Sił Zbrojnych, właśnie wspomnianego Tadeusza Kurcjusza, który nie wytrzymuje tego wszystkiego, umiera na serce i w związku z tym około 10-15% Narodowych Sił Zbrojnych, które się wcześniej podporządkowało Armii Krajowej, mówią: Dziękuję, to my wychodzimy. I, oni, I one tworzą silne, zwarte jednostki, i to nie to jest, że oni nie, że oni nie uznają polskiego państwa podziemnego, bo obie formacje NSZ-u wzięły udział w Powstaniu Warszawskim. Oba walczyły do końca. Zresztą pamiętajmy, największa formacja zbrojna, jaką była tego NSZ, Związku Jaszczurczego, Brygada Świętokrzyska. Była młotem zarówno na kieletczyźnie, na Niemców, jak i na Sowietów. Ktoś może powiedzieć, oni nie walczyli z Niemcami. Walczyli. Jaka... Dwa razy więcej walki z Sowietami. Jakie jest źródło tej czarnej legendy ogólnie Narodowych Sił Zbrojnych? Yy, to przede wszystkim robili komuniści, którzy wymyślali wszystko, że współpraca z Niemcami, a jakoś nigdy a Zresztą, No nie będziemy. Uz... My słyszymy to od 30-40 lat i ciągle nie możemy się doczekać tych dokumentów. Owszem, niektórzy mówią, albo tu się z żandarmerią dogadali. Tak, bo żandarmeria powiedziała krótko: My nie będziemy do was strzelać, my do nas, bo inaczej 4 czy 5 polskich wsi spłonie. Przepraszam, czy ktoś poświęci życie 200-300 ludzi dla jakichś swoich ambicji? Bardzo często ci ludzie chronili wsi. Wsie. Pamiętajmy, ale z kolei Endecja ma na swoim rozkładzie podziemie narodowe dwóch generałów niemieckich. Kurta Rennera ze 174 Dywizji Piechoty, jak i później też jednego z świeżo upieczonych generałów niemieckich, to jest z rejonu Bochni, Narodowa Organizacja Wojskowa odstrzeliła yy, tych granadierów pancernych. Podsumowując trochę naszą gawędę o państwie podziemnym, chciałbym taką tezę przywołać. Ona jest często stawiana. Polacy stworzyli największe... Państwo podziemne w okupowanej Europie, największą armię konspiracyjną w Europie. My się tym szczycimy. Czy słusznie? Czy to są prawdziwe stwierdzenia, czy trochę na wyrost? Znaczy, no, jest to na pewno słuszne stwierdzenie. Pamiętajmy, że tak, polskie państwo podziemne nie wzięło się znikąd, bo korzenie już były w Powstaniu Styczniowym, to jest pierwsza rzecz. Owszem, największa armia, jaką była Armia Podziemna, Armia Krajowa, ale my tak naprawdę nie znamy jej liczebności. Niektórzy mówią, że nie by... niektórzy mówią, że było 350, niektórzy 250. Ale na pewno w Polsce nie było ruchu oporu, musimy o tym pamiętać, tylko było polskie państwo podziemne, gdzie był naczelny wódz w Londynie, gdzie był premier i gdzie był prezydent. Czy możemy być dumni? Tak, bo pamiętajmy, tylko dwa państwa w okupowanej Europie na przykład nie stworzyły swoich struktur wojskowych w ramach szeroko pojętych sił niemieckich. Polska i Grecja. E, Michale, bardzo ci dziękuję za tą gawędę. Trzeba te sprawy z przeszłości, no smutnej, bo to był bardzo smutny, tragiczny dla Polski czas przywoływać i, I, trzeba i, mówić. i, i no, o nich mówić. Michał Gruszczyński był moim i państwa gościem w dzisiejszej rozmowie. Dziękuję bardzo, życzę dobrej nocy. I ja także państwu dziękuję. Dziękuję nie tylko za to, że wysłuchaliście tej audycji, ale że jesteście z nami, że wspieracie nas państwo na platformie Patronite. No i zachęcam do tego, byście czynili to nadal Marcin Bong do usłyszenia. Kalej do historyczny. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.radiowarszawa.pl i dołącz do grona darczyńców.